zakres badań i pomiarów odbiorczych. Trzeba zacząć od tego, że badania i pomiary odbiorcze obejmują oględziny, które określają, czy instalacje elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa, podane w odpowiednich normach przedmiotowych. Ponadto badania obejmują próby i pomiary określające, czy zachowane są wymagane parametry techniczne instalacji elektrycznych. Polska norma PN IEC 60364661 wymaga, aby każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom i próbom celem sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania standardu. Przed przystąpieniem do prób należy udostępnić wykonującym sprawdzenie instalacji, dokumentację techniczną wraz z protokołami oględzin i prób cząstkowych wykonanych podczas montażu. Według polskiej normy zakres prób odbiorczych obejmuje próbę ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych, pomiar rezystencji, izolacji instalacji elektrycznej, a także sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów. Ponadto w zakres działań wchodzi pomiar rezystencji podłogi i ścian, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, pomiar rezystencji uziemienia uziomu, sprawdzenie biegunowości, próbę wytrzymałości elektrycznej izolacji, próbę działania, sprawdzenie skutków cieplnych, pomiar spadku napięcia. Dziękuję za uwagę. Teraz zapoznaj się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi umieszczonymi na platformie.